Witam. Mieliśmy jechać nad jezioro. Objechaliśmy je dookoła. Dojechaliśmy nad jezioro. Pisz do ludzi nad jeziorem. Pokaż, jakimi drogami jechali. No taką drogą. Na początku. Rower się sam kopie w tym gównie. I myśleliśmy, dobra, kiedy jechanie, jakieś tam jeziorko, będzie mało ludzi. A tu cała k***a wieś się zebrała, nie? Urbex drogi nad jeziorem. Zrobiliśmy dzisiaj 25 km do jeziora, do którego ogólnie mamy 7 km. Jest fajnie. O k***a, jak stoi. Jak mogliście kiedyś zobaczyć, w zeszłe wakacje był film Ostatni odcinek z Meliny. No proszę państwa, Kevin podsunął mi pomysł, że w sumie czemu byśmy tam nie weszli jeszcze raz i zwiedzili tego całego. A więc witamy w opuszczonym tartaku. Bo to jest opuszczony tartak, a my to nazywamy Meliną, bo to po prostu dużo żuli było. Zobaczymy, czy ktoś tu jest dzisiaj. Tutaj mamy to łazienka. Tu łazienka prosimy. Tu mamy walka. Tutaj mamy sracz. Co to powiedziała pewna osoba? Tutaj jest tam góra. A szatnia. I to jest dobre świetlenie. Oj. O. Fajne gazetki. Nie pokażę ich, bo zawierają treści, których raczej YouTube nie lubi. No tutaj były szafy, pewnie. Co nie? No. Tartak. Kto widzi? No to jest ogólnie burdel. Nic nie ma. I tam jeszcze jest jedynie, przecież. No, to jest druga część jeszcze, więc idziemy dalej. Tu od razu przechodzimy chyba, nie? To jest koniec. Wow. Tam coś jeszcze jest. Dlatego jak szedliśmy tamtędy, bo tu była od razu ściana chyba, co nie? Nie wiem. Nie, tu jest ściana normalnie. Aha. Coś tam jeszcze jest? Tam może iść dalej. Nie, ja tam dojdzie z drugiej strony. To tu jest blisko. A co tam jeszcze jest? Tam. Tam? W sumie nie spuszczam. Bo tutaj byłem. Tu byliśmy chyba też. A coś jest? Warto iść? Siatka. Tuż byliśmy kiedyś. Śmieci. Umiesz mieć zęby? Możliwe. A tu nic więcej nie ma właściwie. Ja bym sprawdził jeszcze górę. Tylko wszedł na górę i wrócił na tamtą stronę. Chodźcie do góry wtedy. I... Co? Chyba znalazłem piwnicę. Jak piwnicę? No piwnicę. Nie. Tam. Ano, jest coś. Teoretycznie dałoby się tędy przyjść. A jak potem wyjdziesz? Tak samo jak przede mną. Wychodzimy stąd. Zwiedziliśmy właściwie całość. Ogólnie to zwiedziliśmy jedną z tych wszystkich miejsc, które robiliśmy urbex. Pierwszy urbex w pełni zrobiony. Więc wracamy pod sklep i zobaczymy, co tam dalej będziemy robić. O, jaką mam mokrą kamerę w ogóle. Proszę państwa, złapał nas deszcz. Nie pytajcie, jak tu... Dlaczego jesteśmy teraz... No, złapał nas deszcz. Jest burza, jest deszcz, taki straszny, taka straszna ulewa przed chwilą przeszła. Dużo tak zapieprzałem, a jak mocno teraz walnęło, nie? Tragedia. Tylko jest jeden problem, bo zgubiliśmy kolegę. No, Kiedro miał być jeszcze z nami, a on pojechał gdzieś tam prosto. Ale gdzie on w ogóle jechał tam? W ogóle nie ma... No jechał tam prosto. Ja nie wiem, po co on tam jechał. Akurat teraz nas musiało to trafić. O! Powtórka z rozrywki. Nie ma opcji, że my będziemy jeździć gdzieś dalej. Znowu nas... Co ty gadasz? Spokojnie, do 13 się ogarnie. Która jest? 1.30. O, zaczął most znowu padać. Mrugnęło teraz. No. Ale to kamera tego nie odwzorowuje. Nie, na kamerze tego w ogóle nie słychać. Kevin właśnie do nas Kiedro. Przyjechał. I Kiedro! Ja... Co jest? Ja... Jedź! No jedź, nie bój się, nie bój ja tu zjechałem. Ej, ale wy debile, dlaczego wy nie zostaliście w sklepie? A ja w ogóle soczek zapomniałem wziąć ze sobą i muszę się teraz cofnąć. Takie... Kiedro ile wycisnął? Co? No. Ej, bo z mojego nie ciechnie. Co ty robisz? Czyli suchar jest. Weź tu podpal, będzie lepiej. O, to ja wiem. Muszę rozmuchać. Kiełbaski dzisiaj, Kiedro na obiad? Ja mam pomysł, Kiedro. Ale okulary się... Sasu. Daj mi coś do rozmuchania. To nie działa. Dobra, kładę na słońce. O, ty, słońce wyszło.
Witam was, proszę państwa, w drugiej edycji Koło Fortuny decyduje, ile pompek będziemy musieli zrobić. Ja będę musiał zrobić tych pompek 4. Grim, szybko, 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 szybko. Przekręciłeś w ogóle? Dawaj, no szybko, kręć. Grim musi zrobić pompek 6. 7. A mogę lekko? No, zakręć. Z całej siły. Nie, nie zrobię. Teraz Kevin tutaj sobie losuje. Ja jedno. Ja chcę jeszcze raz. No. Ej, ale dawaj. Dodaję to. Ja też chcę jeszcze raz. Ja też jeszcze raz. To się dodaje. Nie dodaję. Nie dodaję. Pa, mówię wam, że 10. Dobra, 5. Może 5. 5 pompek musisz 50. Zrobić. Ja nie umiem. Ja też nie umiem. 5. A on też miał 5? No. Ale mi się buty ślizgasz, mogę tu? No dobra, nie. Papa. Coś, k***a, co jest? Te ostatnie dwie to było jakieś gówno. Jak był ten? Ale on ćwiczy. Jak ja gówno. Wiedziałeś, jakie miałeś? Widziałeś to? Chciałem tutaj wskazić, tak? Tak, tak. Dzisiaj jedziemy sobie do rezerwatu przyrody, gdzie będziemy obserwować drzewa, przyrodę właśnie. Będziemy sprawdzać różne ciekawe rzeczy. Usiądziemy sobie na ławce. Nie możemy zbierać grzybów. Możemy oglądać grzyby ewentualnie. I ogólnie porobimy sobie kilka zdjęć. Grim sobie zrobi piękne zdjęcie jak na jego Instagramie. Więc... No... Lecimy chyba, nie? Pomyliliśmy drogę, jesteśmy w górach teraz. Ale może stąd lepiej nie wracać, bo tu jest fajnie. Tutaj kebaba sobie zrobicie, naprawdę fajnie. Macie jeszcze rzekę, w ogóle to tak zajebiście tu wygląda, że naprawdę. Trochę jest tutaj płasko, z tej strony wygląda też fajnie nawet. Ale wiecie, jesteśmy nadal na Pomorzu, 4 km od domu, więc no, jest jak jest. Jak mi rower krowy zjedzą, to was zabije. Ale wiesz, że krowy nie mogą wyjść, jakby... Nigdy nie wiadomo, grałeś w Minecraft Dungeons? Nie. W Minecraft Dungeons jest ukryty poziom, w tym krowy się na p***aje. Ale to kogoś. Zablokowany, a w drugą stronę. To pewnie jest oznaczenie szlaku dla pieszych. Idziemy tędy, a wracamy tamtędy. Niesamowite przygody. Cis pospolity ma duże wymagania glebowe. Najlepiej rośnie na... Dobra, pieprzyć to. Rezerwat utworzony został w 82. Dobra, ale... Konkrety pokażę jakieś walki krów. No właśnie, jakieś walki krów, a nie. No patrzcie, tutaj się drzewo przewróciło. I co to jest w ogóle za ciekawe? Obszar rezerwatu został zalesiony w połowie 19 wieku. Najstarsze drzewa mają około 140 lat. Pewnie te, które mają coś narysowane. Ale się drzewo przewróciło. Takie same jest w Narni. Kurde, gdzie teraz? Koniec. No, aha, tam trzeba iść dalej. Patrz, tu mamy iść. To i tam jest koniec nowy. Czekaj, cicho. Ja pierdzielę. Nie ma tak zgubić się w rezerwacie przyrody. O, widzicie? Tutaj jest ścieżka. Tam trzeba iść. Dobra, mamy tutaj jakąś tabliczkę. Ciekawe, co tutaj zobaczymy. Rozmnażanie! Sarna, zając i jeleń. To są smakosze cisu. Oni jedzą drzewa. Ale super. Przeszliśmy sobie cały rezerwat i warto było przyjechać. Oczywiście, że warto, bo popatrzyliśmy na przyrodę. Przeszliśmy to w 5 minut. Jechaliśmy z nie wiem ile. 15-20 minut. Sprawdźcie, jak smakuje doktor Wit w rezerwacie przyrody. Ale zimno w usta jest. Po gumie? Mhm. Ale to jest pięknie, ja nie mogę. Proszę państwa, przepięknie. Monstera. Ale pięknie tu wygląda, ja nie mogę. Zesram się chyba zaraz. Patrzcie to. Przecież to jest tak pięknie. Ten widok mi przypomina Tatry i Sudety. Popieprzone. A tak tu wygląda ładnie. Mamy rezerwaty przyrody, morza, w sensie jedno morze, ale mamy i zatoki jeszcze. Mamy Zatokę Pucką, Zatokę Gdańską i... To chyba są wszystkie zatoki. Mamy hel na przykład. W Sudetach jest hel? Masz hel na Sudetach? Mamy spręty. Ja mam, ja tak. Ale czy... Tupie hel. A widzicie jakie piękne miejsce? Piękne miejsce za...